Mówiąc o przyszłości, nie możemy zapominać o przeszłości. Pokolenie, które kiedyś tworzyło nasze uzdrowisko, naszą gminę, jest bardzo ważne dla przyszłych pokoleń. Właśnie oni stworzyli podwaliny, natomiast następne pokolenia mają to rozwijać i rozbudowywać. Pomysł zorganizowania zaduszek rabczańskich zrodził się już 12 lat temu w Muzeum imienia Władysława Orkana w Rabce Zdroju. Pan Zbigniew Kopytek wraz z ówczesną dyrektor panią Marią Dominiką Wachałowicz-Kiersztyn i moją skromną osobą postanowiliśmy uczcić tych Rabczan, którzy już odeszli, ale którzy zostawili trwały ślad w Rabce. Ze względu na swoją profesję, ze względu na swoje zainteresowania, to co zrobili dla Rabki, to czym się zajmowali. Byli to lekarze, prawnicy, społecznicy, aktorzy. Wszyscy ci, którzy dla Rabki byli osobami ważnymi, rozpoznawalnymi, a czasem sami Rabczanie nie mają świadomości, że takie osoby żyły w Rabce i tyle dla Rabki zrobiły. Ważną rzeczą jest również to, że wiele organizacji, stowarzyszeń wspomina swoich prezesów, założycieli, twórców, ludzi, którzy dla Rabki żyli, tworzyli, pracowali i na przestrzeni tych 10 lat wspomniano ponad 100 osób, które są osobami istotnymi i ważnymi dla naszego lokalnego środowiska. Każdy z nas, kto chce mówić o wielkości tego miasteczka, musi pamiętać o ludziach, którzy kiedyś w przeszłości to miasteczko tworzyli, którzy dla tego miasteczka żyli i pracowali i dlatego ważną rzeczą jest, byśmy w tych zaduszkach nie zapominali o tych osobach.